jest łatwo gang, znany na przykład z bycia perfekcyjnym sabotażystą oraz jego, który koncertowo ograł wszystkich innych uczestników. Ze swoich ambitnych i edukacyjnych treści na TikToku, którymi dociera do milionów Polaków. Witam! Albo z organizowania różnych randomowych akcji, takich na przykład 72 godziny nic nie robienia na żywo, w trakcie których swoją drogą udało się zebrać 106 tysięcy złotych na pieski. Brawo! A to jest słoik XXL, do którego wsadzimy zaraz ulubione i znienawidzone rzeczy Łatwoganga, które, wierzcie mi, są równie wyjątkowe jak on. A następnie razem z Dalią sprawdzimy, kto z nas w dzisiejszym odcinku da radę wszystko z tego słoika szybciej zjeść i wypić. Pomagać i przeszkadzać będzie nam w tym jak zwykle to oto koło fortuny, którym na zmianę będziemy kręcili co 20 minut. Ale w ogóle my z Natalią mieliśmy okazję poznać Łatwo na żywo prawie rok temu w trakcie nagrywania tego do filmu. I zobaczcie w sumie jak wtedy wyglądało nasze pierwsze spotkanie. Jest i on! Proszę bardzo. Siemanko, witam. To co, machniesz podpisik? Kurde, bez problemu, w ogóle z miłą chęcią. Stresuję się. Przestań, czym ty się stresujesz? To my się stresujemy, taką gwiazdę spotkać. Nie no weźcie, ja co się ciebie oglądałem jak w Minecrafta grałeś. Kiedy to było? Zabawne jest to, że wtedy Łatwo nie wiedział jeszcze, że ten rok będzie należał do niego i pięknie się w sumie patrzy jak rośnie jego kariera, ale dobra, wystarczy już tego stwierdzenia. Czas pojechać na zakupy i kupić wszystko z tych oto kategorii, no które Łatwo Gang wysłał mi na Instagramie i które zaraz zobaczycie. Dojechaliśmy do sklepu, pierwsza kategoria to ulubiony baton i jak widzicie Łatwo uwielbia 3 bita. Do wyboru jest albo orzechowy, albo klasyczny, no Łatwo nie pisał nic o orzechach, więc zakładam, że chodziło o tego. Bierzemy oczywiście dwa. Druga kategoria to ulubione żelki i Łatwo Gangu, jak widzicie, takie kwaśne z cukrem. I największy klasyk kwaśny z cukrem, jaki przychodzi mi do głowy, to te oto śmiejżelki, więc też biorę dwie paczki. Ulubione chipsy z kolei to Lay's Fromage. Chyba, tak Łatwo napisał, więc no chyba musimy je wziąć. Niestety są tylko w takich sporych paczkach, ale trudno, bierzemy dwie. Czwarta kategoria to ulubione lody i Łatwo napisał, że te takie w tubie, najlepiej zielone, takie wodne, nie wiem jak się nazywają, ale są top. Niestety objechaliśmy z 10 różnych sklepów. Szukaliśmy lodów Solo Corala, takich zielonych, ale nigdzie ich nie ma. W Biedronce są w tubie, ale tylko pomarańczowe i czerwone, więc weźmiemy czerwone, bo w sumie Łatwo napisał, że najlepiej zielone, ale no z racji tego, że ich nie ma, no to bierzemy inne. Na miejscu 5 i 6 mamy ulubioną rzecz z Maca oraz z KFC, ale póki co macie to zablurowane, bo po to pojedziemy na koniec, żeby jak najdłużej było to ciepłe, a teraz skoczymy do żabki po ulubiony, gazowany i niegazowany napój Łatwo. Ulubiony, gazowany napój Łatwo to jak widzicie piwo, ale jesteśmy na YouTubie. Chyba Natalia, że piwo zero. Nie, Łatwo Gangowi na pewno nie chodziło o piwo zero. W takim razie kupimy do słoika wiśniowego dzika od Woka bez kofeiny, który jak widzicie wygląda tak. Ulubiony niegazowany napój z kolei to jak widzicie Lipton, ale tutaj Łatwo nie napisał jakiego Liptona chodzi, więc zapytałem, żeby doprecyzować. I tak jak się spodziewałem, chodziło o zielonego Liptona, więc też bierzemy oczywiście dwie puszki. No dobra, napoje kupione. Zostało nam jeszcze kilka innych rzeczy, których niestety w żabce już nie ma, więc musimy pojeździć chwilę po mieście, ale całą resztę zobaczycie zaraz jak dojedziemy do domu. No dobra, wszystkie ulubione i znienawidzone rzeczy Łatwo Ganga mamy już kupione. Ale zanim wam je pokażę, to mamy dla was mały prezent. Z racji zaczynających się wakacji przez cały ten weekend, czyli do niedzieli 23 czerwca do godziny 23.59 z kodem wakacje macie wszystko 10% taniej w naszym sklepie z zagranicznymi słodyczami. Jeśli więc w te wakacje planujecie jakiś wyjazd, jakiś obóz albo po prostu planujecie siedzieć w domu i chcielibyście spędzić te 2 miesiące w towarzystwie niezwykłych, nietypowych, zagranicznych słodyczy, przekąsek albo napojów, to teraz jest idealna okazja, żeby zrobić sobie na całe wakacje zapasy i kupić na przykład to, albo 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 mnóstwo innych produktów z naszej strony 10% taniej, bo ogólnie jest to pierwszy i ostatni kod rabatowy, jaki w te wakacje wam rozdajemy. Kod promocyjny obowiązuje na wszystko, co znajdziecie na www.sweetplanet.pl, również na rzeczy przecenione, więc koniecznie wbijajcie na naszą stronę i róbcie zapasy na całe wakacje, no bo tak jak mówię, macie teraz do tego idealną okazję, a ja już wam pokazuję wszystkie ulubione i znienawidzone produkty Łatwo Ganga. Ulubiony baton Łatwo już widzieliście, jest to zwykły, klasyczny 3-bit. Kwaśne żelki też widzieliście, Lay's Fromage również, loda też wam pokazywałem i no tak jak mówiłem, niestety mamy czerwonego, bo zielonych nie ma totalnie nigdzie. Szukaliśmy tych Solo Corala, bo one są takie najbardziej OG, ale no nie da się ich kupić. Tutaj rzecz, której wam nie pokazywaliśmy, jest to burger z Maca, ulubiony Łatwo Ganga i na razie jeszcze nie powiem wam, jaki to burgerek, możecie próbować zgadnąć. Dalej mamy ulubioną rzecz z KFC, która też zmieściła się w tym boksie. Póki co powiem wam tylko, że jest tam więcej niż jedna sztuka danej rzeczy, ale co to dokładnie jest, to zaraz też zobaczycie. Ulubiony napój gazowany, czyli wiśniowy Woka dzik bez kofeiny widzieliście. Ulubiony napój niegazowany Łatwo, czyli zielonego Liptona również, ale nie widzieliście za to jego
ulubionych owoców, którymi na moje nieszczęście są truskawki, których ja nie lubię. Ulubione warzywo to, jak widzicie, papryka. Znienawidzona słodka rzecz i tutaj duże zaskoczenie, to jak widzicie beza. My mamy bezę z owocami, ale no ogólnie łatwo napisał, że po prostu nie lubi bezy. I do tego znienawidzona słona rzecz, czyli mięso w galarecie. Powiem wam, że to wygląda trochę tak, jakby w środku był jakiś homunculus i szczerze, jest to chyba rzecz, której najbardziej się w tym słoiku boję. Ogólnie patrząc na te rzeczy, wydaje się, że będzie to w miarę łatwy, hehe, słoik XXL, chociaż patrząc na kalorie, no jest ich całkiem sporo, ale nie ma co, Natalia, ładuj to wszystko do słoików i zaczynamy walkę. No dobra, słoiki zapakowane, prawie wszystko poza bezami, których nam szkoda wpychać do środka, i poza lodami, właśnie w środku już jest. Więc uwaga, 20 minut do pierwszego zakręcenia kołem, czas start. Kurde, Natalia, dzisiaj nie ma frytek, więc nie możesz zacząć od swojego klasycznego tekstu, że bierzesz na początek frytki, bo potem będą zimne. Wiem, ale zacznę sobie od KFC i tutaj mamy ulubioną rzecz łatwo, którą są hot wingsy. Tak jest, każdy z nas ma 3 sztuki. Ja w sumie z tymi hot wingsami nie przypadam, bo patrzcie w ogóle, jak one są tłuste. My je przełożyliśmy do takiego papieru i dosłownie w 3 minuty tyle tłuszczu już się wokół wytopiło. Ja osobiście też wolę stripsa, bo bajcy, bo łatwiej się je je. Tutaj trzeba obgryzać koło tej kostki. Ta, no tutaj trzeba się trochę pobawić z tym. Więc ja KFC zostawię sobie na potem, bo nawet zimne kurczaki smakują dobrze, a zacznę może w sumie od tej bezy. Jak ona jest już poza słoikiem, to zjem ją, żebym czasem o niej potem nie zapomniał. My z Natalią bezy uwielbiamy, więc trochę trudno nam uwierzyć w to, że ktoś może tej bezy nie lubić. Szczególnie jak jest z owocami, no, tak jak tutaj. Ale z drugiej strony, Natalia, dużo ludzi też pewnie nie wierzy w to, że ja nie lubię truskawek, ale no taka jest, no właśnie, prawda. To też jest dziwne, ja o tym wiem. Ale uwaga, sprawdźmy tę bezę. Jezu, widzę, ona jest przepyszna. Jedyny problem z bezą jest taki, że ona jest mega słodka i jedząc taką monoporcję, no po pierwsze trochę się zasłodzę, a po drugie, no nabiję sobie całkiem sporo kalorii na początek. Ja już dwa kurczaczki mam ze sobą, został mi jeszcze jeden, ale przypomniało mi się, że Patec chyba też lubił te kurczaki. Tak, on jest chyba dwukostne te. Tak, no jak nagrywaliśmy swoich Pateca, to tam było coś z tymi dwukostnymi. Ale Natalia, tak szczerze, to nie jest jeszcze zjedzone. Tam jeszcze da się trochę. No od dołu jeszcze jest trochę. O, tutaj mięsko. No, tak troszkę bardziej, nie? Się postaraj z nimi. Ja, jak widzicie, prawie połowę bezy mam ze sobą, ale jest ona tak słodka, że muszę ją popić i stwierdziłem, że przetestuję sobie tego wiśniowego bukadzika. Podobno bez kalorii. Sprawdziłem i jednak nie do końca jest to zero kalorii, bo w całej puszce, jak widzicie, jest ich 10. Ty, widzowie, leję sobie tego bukadzika i jestem w szoku. Natalia, to jest przezroczyste. On jest wiśniowy, nie? No ja myślałem, że to będzie takie, wiesz, bordowo-czerwone. Trochę jak twoja bluzka, ale no nie, no jest przezroczysty. Takiego koloru to się kompletnie nie spodziewałam, ale ja już zjadam moje kurczaki i proszę zobaczyć, czy są zaliczone. Tego mogę zaliczyć, tego górnego też, ale tutaj jeszcze... No to jest takie żelaste, obrzydliwe. Serio. Dobra, zaliczymy to, widzowie, jak będzie. No dobra, kolor kolorem, ale to akurat nie ma znaczenia. Liczy się smak i pachnie tak, jakby miało smakować dobrze. Kurde, szczerze? Średnie? Średnie. Ja ogólnie nie przypadam za wiśniowymi rzeczami, a tutaj czuć tą wiśnię dość mocno i smakuje to niestety podobnie do Dr. Peppera. Ja za Dr. Pepperem nie przypadam, nigdy sam z siebie go nie piję, no i czuję, że tego dzika raczej też nie będę sam siebie kupował. No dobra, widzowie, ja już ze słoika wziąłem sobie kolejne dwie rzeczy. Są to żelki kwaśne, bo takie łatwo lubi najbardziej. Jest też Lipton zielony i powiem wam, że ten słoik jest taki dziwny, że ja nie wiem, co z niego brać. Mamy tam na przykład paprykę, galaretkę i mnóstwo innych dziwnych rzeczy. Oho, i widzę, tutaj Karol próbuje mnie gonić, bo ja już jedną rzecz mam zaliczoną. Ja też, ale jedzenie tego na początek to nie był dobry pomysł. Jestem tak zasłodzony, że... Teraz będzie ciężko. No, muszę zjeść coś słonego. Jeśli chodzi o słone rzeczy, to mamy na dzień dobry chipsy, ale nie no, ich na razie otwierać nie będę. Mam nadzieję, że wylosuję potem na kole, że mogę je oddać Natalii i wtedy to zrobię. Jaka ja widzę, co możesz zjeść. Co? Galaretę. Ta, już no, na pewno ją jem. Tego też mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj pozbyć. Niżej są te wingsy, które Natalia jadła i poza tym, że one są dość tłuste, no to w sumie powinny być trochę słone, więc chyba zjem sobie teraz je. Ja tak wcinam sobie te żelki i zmieniam zdanie. Zawsze mówiłam, że bananki są najlepsze, a teraz uważam, że grejpfrutki. Chyba się starzeje. W ogóle Natalia, jesteś dziwna, bo wiadomo, że najlepsze są te zielone. Nie wiem w sumie, co to jest. Zielone? No zielone są the best. Te listki? No wiadomo, że tak. Nie. Dobra, nie chcę mi się dyskutować na ten temat, bo nie, jeszcze zaraz się pokłócimy. Ale te są najgorsze. No, to jest chyba grejpfrut, czy nie? Nie, to jest pomarańcza. A. Oho! Już koniec? No stop! O tym, kto kręci jako pierwszy kołem fortuny, zadecyduje ta oto puszka i uwaga! No, taki remis, ja bym kręcił jeszcze raz. Dobra. Próba numer 2. No ewidentnie ty. No dobra, ja kręcę. W takim razie zakręciłem już kołem i do następnego losowania muszę zdemaskować sabotażystę. Mam na to 3 próby, żeby móc jeść i pić. Karol, ja ci życzę powodzenia i ja zaczynam już jeść, żeby sobie zrobić nad tobą przewagę. No zaraz będziesz miała mi pomóc, ale większość z was kojarzy pewnie serię Sabotażysta na kanale Reziego. W poprzedniej
mojej ostatniej edycji, no tak się składa, że łatwo był właśnie tym sabotażystą. I tak się składa, że mamy w domu grę planszową o nazwie Sabotażysta, od której teraz sporo będzie zależało. Nie żeby coś, Karol, ale ja im właśnie ostatniego żelka. Super, Natalia, nie do końca mi się to podoba, ale w tej grze planszowej są karty kopaczy, czyli o, takich oto górników, którzy na swojej karcie nie mają żadnego napisu, oraz karty sabotażysty z tym czerwonym napisem u góry. Właśnie teraz, Natalia, daję ci te trzy karty. Ty musisz się potasować, wyłożyć na stół i ja mam trzy próby, żeby odkryć kartę sabotażysty, bo jak nie dam rady tego zrobić, to nie mogę do kolejnego losowania nic jeść ani pić. Okej. Okay. Karty wyłożone, jak widzicie, z tyłu wyglądają one tak samo i Natalia, odkrywam środek. No dobra, nie ma sabotażysty, ale spoko, mam jeszcze dwie próby. Uwaga, próba numer dwa, a niech będzie ten tutaj po prawej. No nie no! Pokaż inny, nie wierzę. Dobra, był na środku, okej. Okay. Jeszcze jedna próba. Normalnie wziąłbym tą po lewej, ale czuję, że Natalia dała tutaj, gdzie już był sabotażysta, więc poproszę tą po prawej. Na pewno? No tak, dawaj. Dobra. Nie możesz jeść, Karol. Gdzie był? Aha. Znowu na środku, super. Jestem trochę w szoku, że z moim życiowym fartem nie udało mi się ani razu odkryć tej karty, ale no trudno, no nie mogę do kolejnego losowania nic jeść, nie mogę nic pić, więc no niestety będę musiał potem mocno Natalię gonić. Ja wziąłem sobie chipsy i chyba nigdy w serii z youtuberami nie mieliśmy jeszcze lejsów fromage. No, w ogóle. Są jakieś paprykowe, prosto z pieca, a takich nie było. I szczerze, ja sama z siebie nigdy bym ich nie wzięła z półki. Kurde, ja kiedyś lubiłem fromage, na nie trzeba mieć ochotę, to naprawdę musi być dzień, nie? Żeby samemu sobie takie kupić. Ale mam wrażenie, że one są bardziej słone niż kiedyś. Myślisz? No tak mi się wydaje, albo po prostu mam takie uczucie po tych żelkach, bo jak jadłam te żelki i popijałam tym Liptonem, to ten Lipton potęgował jakby jeszcze to uczucie kwaśności, mi normalnie aż buzię wykręcało i nie wiem, czy to po tym mi nie zmieniło trochę smaków. W międzyczasie, jak Natalia je chipsy, to ja sobie odznaczyłem, no niestety póki co, jedyną rzecz, którą zjadłem, czyli tą bezę z owocami, ale szczerze, jestem w mega szoku, bo jak widzicie, 3 bit jest bardziej kaloryczny od tej bezy. Kalorie bezy braliśmy tak orientacyjnie z neta, więc tam delikatnie te kalorie mogą się nie zgadzać, no bo wiadomo, że na niej nie ma żadnej etykiety. No nic, dobrze, zdążyłem po to zaliczyć tą jedną rzecz. Potem jak już będę mógł jeść, biorę się za Hot Wingsy. No i ciśniemy, żeby dogonić Natalię. Mi się udało zjeść pół paczki chipsów i powiem wam, że mam już ich dosyć i muszę wymienić je na coś innego. Ja zawsze robię tak, że jem sobie chipsy, później coś jem w międzyczasie i właśnie teraz też tak zrobię, tylko pytanie, co mam zjeść. Chyba wezmę sobie 3 bita teraz. Okej. Okay. To w ogóle też jest baton, którego sama z siebie bym nie wzięła z półki. Ja kiedyś lubiłem, to był kiedyś mój ulubiony w podstawówce, pamiętam jak zawsze go kupowałem. Ale ty jeszcze czasami masz tak, że idziesz sobie do sklepu i bierzesz 3 bita. Rzadko, bardzo rzadko. Nie mam tak, teraz to wymyśliłaś. Nie pamiętam, kiedy sam się wziąłem ostatni raz 3 bita. Na pewno był w którymś odcinku ze Słoika i wtedy chyba jadłem po raz ostatni. No ale dobry on jest nawet. No dobry, ja też nie wiem w sumie, dlaczego my nie jemy 3 bitów. Taki niedoceniony baton. Nie, wydaje mi się, że on kiedyś był doceniony mocno, ale już potem się ludziom znudził i teraz taki jest, bo jest. Do losowania zostało, jak widzicie, trochę ponad 2 minuty, więc ja już powoli szykuję się, żeby wracać do moich Hot Wingsów. Ale Natalia niestety kończy właśnie swojego 3 bita. Ale on jest słodki. No, zjedz bezę, to zobaczysz, to znaczy. Słodkie. Do losowania niestety nie dam rady już zjeść nic w całości, więc wzięłam sobie truskawki i mam nadzieję, że chociaż jedną uda mi się zjeść. Dobre w ogóle? Kwaśne trochę. Kurde, to niedobrze, widzowie, bo nie dość, że nie lubię truskawek, to jeszcze będą kwaśne. Chyba jednak zdążysz zjeść więcej. No ogólnie to zostało ci 5 sekund już w tym momencie. Dobra, nie da rady na pewno Natalia skończyć wszystkich, ale dwie zaliczone. W takim razie Natalia zakręciła już kołem i do następnego losowania, Natalia, możesz spożywać tylko to, co kiedyś już jadłaś lub piłaś. Okej, to w sumie nie jest takie złe, bo mogę dokończyć truskawki, mogę zjeść bezę, mogę dopić Liptona. Ale nie możesz pić wuka dzika, bo jego nigdy nie piłaś. Wiedzieć, że tego pić nie mogę, więc to sobie odłożę na bok. Paprykę mogę, jalapeno burgera mogę. Dobra, nie no, za dużo możesz, nieważne. Widzowie, lecimy dalej. Natali to za bardzo nie utrudni niestety, ale dla mnie najważniejsze jest to, że ja w końcu mogę wrócić do jedzenia, picia i mogę gonić Natalię. Zaliczone. No niestety tak. No dobra, Hot Wingsy zaliczone, w międzyczasie popijałem jeszcze tego wuka dzika. Trochę mi jeszcze zostało, mam też go w puszce, więc jego jeszcze odznaczyć nie mogę. Ja sobie w międzyczasie przygotowałam paprykę i jestem w szoku, ile jej jest. To skito, no trochę jej wyszło w sumie z jednej takiej. Ja za taką całą papryką nie przypadam, ale co, nie mam wyjścia. Nie no, możesz nie jeść jej na przykład, nie? Nie mogę. Powiem wam, widzowie, że ja nie do końca najadłem się tymi Hot Wingsami, a z racji tego, że pobudziłem już sobie, wiecie, żołądek, to zjem sobie, o, jeszcze burgera z maczka, który chowa się w tym papierze. Jeśli chodzi o burger z maka, to poza tym, że troszkę mi się on tutaj, jak widzicie, przesunął, no to jest to oczywiście jalapeno burger. Sobie nie wiem, czemu oczywiście, po prostu jest to jalapeno burger, którego łatwo uwielbia. Jest to jego ulubiony burger z maka i w sumie mi się to podoba. Mi nie do końca. Ja wolę na przykład chickera. Ja chickera też lubię, ale z tych wszystkich małych okrągłych z wołowiną jalapeno wymiata. Nie, ja tutaj dalej walczę z moją papryką, ale powiem wam, że nie jest lekko, bo jej jest mega dużo i praktycznie nic mi nie ubyło. Kurde, widzowie, odwracam się, a Karol już tutaj kończy burgera. Jakieś niesamowite tempo teraz masz. Muszę cię gonić i wiecie co, widzowie?
naprawdę. Zrobię to samo co Natalia i zjem paprykę, tylko po prostu zjem ją w całości. Oczywiście, no nie będę jadł dosłownie całej papryki, bo wiadomo, że musiałem odkroić to i pestki, ale teraz jak widzicie, mam już ją elegancko gotową do jedzenia i zobaczymy, jak szybko mi z nią pójdzie. Dobra. Moja jest trochę gorzka na końcu. No moja też nie jest idealna, ale ja ogólnie paprykę lubię. Co prawda w ten sposób jeszcze nigdy w ciągu mojego prawie 27-letniego życia nie jadłem. Ale w sumie jakby tutaj wsadzić coś jeszcze do środka. Czekajcie. Tak, wiem co właśnie teraz myślicie i macie rację, jest to mega głupie co robię, ale pamiętajcie, że jest to słoik łatwo ganga, który na swoim TikToku na przykład robił flet z marchewki, więc to, że wsadziłem chipsy do papryki pasuje do tematyki odcinka, ale uwaga! Zarąbiste! Ty widzowie, to jest pyszne. Szkoda tylko, że nie zmieszczę więcej tych chipsów, bo wysypuję się ze środka, ale odkryłem chyba właśnie idealne połączenie smakowe, o którym nikt nigdy nie pomyślał. Mamy to widzowie zaliczone. Mi został ostatni kawałek zaliczona. No spoko, zaczęłaś dużo szybciej, więc gonimy Natalię. Oho, właśnie dzwonił minutnik, więc niestety nic więcej nie zdążę zacząć, bo muszę kręcić kołem. Zanim zakręcę kołem, to chcieliśmy zrobić z Natalią małe porównanie. I poza tym, że ja mam zjedzone 3 rzeczy, Natalia raz, dwa, trzy, cztery, pięć niestety, to jak widzicie, okazało się też, że Natalia wpisała tutaj jakiegoś pomidora, którego w ogóle nie powinno tu być. Ja nie wiem, o co chodzi, ale Natalia łatwo nic o żadnym pomidorze nie pisał. No nie wiem, jak byliśmy na zakupach, to braliśmy pomidora i myślałam, że on pisał o tym i po prostu wpisałam to na listę, ale żeby nie było, dawałam Karolowi ją do sprawdzenia. I powiedział, że jest okej. Ja tak tylko przyjrzałem, no. Nie sprawdzałem jej tak szczerze w ogóle. Dobra, to musimy to usunąć w ogóle i odjąć 30 kalorii. Tak, no. Ale dobra, afera pomidorowa zakończona, więc czas teraz zakręcić kołem i tym razem do następnego losowania mogę spożywać tylko te rzeczy, które ma jeszcze przeciwnik. W takim razie wziąłem na ten telefon, żeby zobaczyć, co jeszcze nie jest odznaczone i mogę wypić na przykład dzika, Lipton. I możesz odznaczyć Liptona właśnie, jego wypiłam. No to Liptona już nie mogę. Mogę zjeść galaretę z wieprzowiną, lody w tubie, bez z owocami, ale jej już nie mam. Jalapeno burgera, ale jego też już nie mam. No i ewentualnie szlejsy. W takim razie tutaj są cztery rzeczy, które mogę aktualnie spożywać i tak, to od razu odpada. Galaretka out. Zostają lody, zostają lejsy i dzik. I wiesz co? Może zjem sobie te lody? Ja widzowie, sobie teraz zjem tą galaretę. Przyniosłam sobie już ocet i to będzie smak mojego dzieciństwa. Babcia zawsze robiła taką galaretę. Oj, ty to jadłaś? No. To jest spoko. To akurat nie lubię za bardzo z groszkiem, ale nie będę mi on tutaj przeszkadzał. Wolę z samą marchewką. Czekaj, ale a ocet po co ci? No żeby polać to octem. Jeszcze octem ty chcesz polać? No oczywiście, że tak. Fuj, widzowie. Nie wiem, jak to wygląda w ogóle. Tutaj pełna zgoda z łatwo, że jest to jedna z najgorszych słonych rzeczy do zjedzenia. Nie, Natalia, nie wierzę w co ty robisz, nie? Hitem widzowie jest to, że Natalia na przykład nie lubi mleka, nie lubi almetty, nie lubi sera, a lubi galaretkę z mięsem, rozumiecie to? Ej, dobra jest. Szczerze, mi się robi niedobrze, jak na to patrzę, więc ja sobie zmieniam miejscówkę i zjem tego lodu na kanapie, żeby nie patrzeć, jak Natalia je tą galaretkę. Weź. Ej, spoko widzowie, to jest ten lód, chociaż mam wrażenie, jakbym miał w buzi papierek. Ja nie wiem, czy ten lód nam się po prostu nie rozpuścił, potem go zamroziliśmy i czy ten papier jakoś się nie roztopił delikatnie i teraz nie wkleił się w tego loda, ale no trudno, nieważne, najwyżej zjem po prostu loda z papierkiem. I to jest dobre. Jak możecie zauważyć, ponad połowa galerety już za mną, zostało mi już jej niewiele, ale w międzyczasie nalałam sobie wuka dzika do picia i powiem wam, że ten smak wiśniowy mi smakuje. Ja jak widzicie, zjadłem już praktycznie całego loda, na końcu zostało to, co się rozpuściło i musiałem wrócić do stołu, bo to co chcę zrobić może się źle skończyć, a chcę po prostu wypić to tak samo jak zawsze piłem to w dzieciństwie, czyli... O, mniej więcej właśnie tak, zaliczone. Ja już praktycznie kończę moją galaretkę, zawołałam Karola, żeby mi nagrał jak jem ostatni kawałeczek, żeby był udokumentowany. Kończ to szybciej, Natalia, bo nie mogę, no. Dobra, jest zaliczone. Brawo, nie wiem jak to zrobiłaś, ale... Za dużo octu na koniec. Najlepsze z tych rzeczy, które ma jeszcze Natalia, są oczywiście chipsy i no do losowania muszę po prostu powoli sobie je męczyć. Ja sobie chyba teraz zmęczę bezę, bo po tej galerecie mam ochotę na coś słodkiego. Nie się nie dziwię, ja bym też chciał ją jak najszybciej zagryźć. Ej, nawet spokój te fromaże. Całkiem nie najgorsze. Ogólnie my z Natalią, odkąd mamy swój sklep z zagranicznymi słodyczami, to rzadko już jadamy takie zwykłe, klasyczne chipsy. Swoją drogą przypominam, do końca weekendu z kodem wakacje macie minus 10% na wszystko na naszej stronie. I ty Natalia mówiłaś, że one są inne niż w dzieciństwie, ale nie, no, dla mnie smakują tak samo. Ja nie czuję, żeby były bardziej słone. Inna też widzowie jest ta beza, bo jest ona w ogóle z białą czekoladą, ale niestety dzwoni minutnik, więc czas na kolejne zakręcenie. W takim razie uwaga, do następnego losowania Natalia, nie możesz nic pić. To w sumie jest spore utrudnienie, bo nie wiem jak mam zjeść tą słodką bezę bez popicia. Nie da się tego zrobić. No, faktycznie jest to utrudnienie jednak spore. Więc muszę wziąć coś innego i tak, jalapeno burgera też teraz nie zjem, bo on jest dla mnie za ostry i muszę go popić. Został mi jeszcze lód, ale tam na końcu też się robi
takie picie, taki soczek, więc nie chcę ryzykować, żebyś miał później pretensje i finalnie mogę zjeść tylko chipsy. Ej, bez kitu, widzowie, to jest lepsze utrudnienie niż się spodziewałem, tak szczerze. Ale chyba dla bezpieczeństwa pójdę na kanapę, żeby przez przypadek się nie napić. Ja, widzowie, mam delikatny problem natury fizjologicznej pod tytułem dwójeczka. I no, muszę skoczyć szybko do łazienki, ale zastanawiam się, czy brać coś ze sobą. W sumie wziąłbym żelki, ale jedzenie żelków na kibelku. Nie, dobra, to byłoby chyba zbyt mocne i niezbyt przyjemne, więc idę najpierw do łazienki, a potem zajmę się żelkami. Mam, widzowie, nadzieję, że Karolowi na kibelku zejdzie długo i zdążę sobie znowu zrobić przewagę. Najgorsze jest to, że te lejsy są jakieś słone, już wam to wcześniej mówiłam i trochę też chce mi się po nich pić, ale no muszę jakoś te 20 minut wytrzymać. Po niecałych 10 minutach jestem z powrotem, przesypuję właśnie wszystkie żelki na talerz. I no masz bananków. Bez kitu, ty same żółto-zielone. Zielone spoko, ale te banany takie, trochę bez szału, ale dawno też tych żelków nie jadłem. Kiedyś to były moje ulubione żelki, więc tutaj po raz kolejny łatwo muszę się z tobą zgodzić. Ja już kończę moje chipsy i uwaga, czas na zderowania. Powodzenia, Latix. Kurde, widzowie, za szybko to Natalii idzie. Dobra, widzowie, pomimo tego, że nie mogę pić, to biorę tą bezę, bo chcę jak najszybciej skończyć ten słoik i wygrać z Karolem. Ale niestety ta beza jest bardzo słodka, bo nie dosyć, że ma właśnie bezę, bitą śmietanę, to jeszcze białą czekoladę. Idę z nią walczyć. O Jezu, jak słodko. Szkoda, że nie mam już truskawek, bo tak to bym sobie je dołożyła i przełamała trochę ten słodki smak. Ja właśnie zjadłem wszystkie żelki, więc kolejna rzecz z mojej listy oznaczona. Zaczyna to wyglądać coraz lepiej, ale wiecie co, dopiję chyba tego dzika, żeby to też już mieć zaliczone. Najpierw ze szklanki, teraz z puszki. Mamy to. Idealnie w tym momencie skończyłem. Ja niestety nie zdążyłam, ale marzę o tym, żeby się w końcu napić. W takim razie, tym razem czas na moje zakręcenie i do następnego losowania. Muszę obserwować dowolny, głupi pomysł Łatwoganga z jego TikToka, żeby móc jeść i pić. Wszedłem właśnie na TikToka Łatwoganga i muszę tutaj znaleźć coś, co będę w stanie dość łatwo odwzorować. Co ja ukradłem? Złoty przycisk Reziego? No nie, przycisku Reziego akurat nie uda mi się na pewno ukraść 20 minut. Dobra, widzowie, mam. Znalazłem coś, co będę w stanie w miarę szybko otworzyć i uwaga, oglądajcie. Piwo najczęściej otwiera się otwieraczem. Ale czy zastanawialiście, jaki jest najgłupszy sposób, żeby otworzyć piwo? Proszę państwa, rower. To jest hit jakiś. To może mieć sens ogólnie. Tak, widzowie, idę do piwnicy i spróbuję otworzyć piwo pedałem od roweru. Mi się, Karol, wydaje, że ty nie masz po co iść do piwnicy, bo ja z tobą wygrywam ten odcinek. No jeszcze nie, jeszcze tak, nie masz skończonej bezy, nie masz skończonego wuka dzika. Dobra, bezę już masz. Czekaj, co jeszcze ci zostało? Dzik? Jalapeno. No. I lód. I to wszystko? Ty masz trzy rzeczy? Dobra, widzowie, lecę do piwnicy. Widzowie, Karol chyba zapomniał, jaki mamy syf w piwnicy i że samo wyjęcie roweru zajmie mu 20 minut i moim zdaniem nie zdąży zrobić tego zadania, ale ja nie tracę czasu i wcinam mojego jalapeno burgera. Jaka podeszwa się z niego zrobiła. No, dałabym takie mocne 3 na 10. Dobrze, że już w końcu mogę popijać normalnie. Szybko wcinam teraz tego jalapeno, kończę wukadzika i biorę się za ostatnią rzecz, którą jest lód. Dobra, słuchajcie, wyjąłem już obraz piwnicy. Jak widzicie, położyłem tutaj pod pedałem tego leszka free. Wymierzyłem też idealnie tak, żeby obracający się pedał otworzył kapsel, ale szczerze, tutaj tyle rzeczy może pójść nie tak, że jak to się uda, to ja będę serio w szoku. Dobra, uwaga, zostały mi ostatnie dwa gryzy. Zaliczone, nic tutaj nie zostało i na sam koniec trafiła mi się papryczka jalapeno. Jest trochę ostre, ale dobrze się składa, bo muszę wyzerować wukadzika. Jedna szklanka za mną, ale niestety mam jeszcze trochę tego napoju w puszce, więc muszę sobie go dolać. Uwaga, próba numer jeden. Niestety, nieudana. Kurde, jak to zrobić, żeby to była dobra dźwignia? Uwaga. O kurde, otworzyło się czy nie? Nie, chyba niestety nie. Dobra, czekajcie, nie poddajemy się, uwaga. Kurde, prawie. Nie no, rozwalę butelkę zaraz na bank. O, czekajcie, jakby tak zrobić? Tak się może udać, uwaga. Jest, słyszałem syk, jeszcze raz. Mamy to. O kurde. Okej, wukadzik dolany, jak możecie zauważyć, jest go już naprawdę bardzo malutko, taka 1/4 szklanki, więc powinno szybko z nim pójść. Najgorsze jest to, że nie mam już miejsca w brzuchu, ale teraz się nie poddam. Zostało mi do wypicia tylko to i ten lód, więc lecimy. Zaliczone 2 minuty odpoczynku, idę do zamrażalnika i wygrywamy to z Karolem, który swoją drogą jeszcze nawet nie wrócił do mieszkania. Dobra, trochę widzę, że pociekło, ale to nic, to jest zerówka, więc nie powinno aż tak bardzo capić. Aha, tylko straciłem na to prawie całe 20 minut i zanim wrócę do domu, to będzie już kolejne losowanie, więc tak naprawdę robiłem to na darmo. Dobra, słuchajcie, wróciłem do domu, Natalia na szczęście nie dała rady skończyć wszystkiego, bo został jej lód. I jak udało się? Udało się, ale co z tego, jak straciłem na to 20 minut i nawet nie zdążyłem wrócić do domu. Wiesz, że to przegrywasz? Jeszcze nie, bo jeszcze musisz zakręcić kołem. Tu się może wszystko zmienić. W takim razie uwaga, Natalia zakręciła już kołem i do następnego losowania, Natalia. Możesz jeść i pić tylko jak wygrasz szklanki papier nożycy, czyli widzowie, mam jeszcze szansę. Jak wygram z tobą, to ty nie będziesz mogła nic robić 20 minut, a ja będę miał szansę, widzowie, Natalię gonić. Kurde, tylko żeby teraz dobrze to zagrać. Ja się stresuję też.
teraz? Nie, czekaj, ja muszę pomyśleć, co ty możesz dać. Dobra, gotowa? Gotowa. Do jednego i na trzy, cztery i na ry, nie? Dobra. Trzy, cztery. O nie! Kurde! Nie no, widzowie, to mi się już nie opłaca nic więcej z tego słoika zaczynać, bo Natalii został ostatni lód do zjedzenia. Mi przez to, że niestety straciłem 40 minut łącznie w tym filmie przez utrudnienia, zostały jeszcze truskawki, Lipton, galareta z wieprzowiną, trzybit i te lejsy. Więc no nie ma szans, Natalia, że wygram to z tobą. Jestem taka zdeterminowana, że nawet gryzę tego loda. Bez kitu, no. Ty rzadko gryziesz, ale no nic. Chyba wygrana będzie twoja. W takim razie, widzowie, niestety chyba powoli mogę się z wami żegnać. Zaraz jeszcze pokażę wam oczywiście, jak mi to ja skończę tego loda, ale przypominam, że na www.sweetplanet.pl do końca weekendu z kodem wakacje macie wszystko 10% taniej, więc wbijajcie, zamawiajcie, róbcie zapasy. Jeśli wam się podobało, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A tobie, Natalia, gratuluję. I jeszcze w sumie nie. Dobra, jeszcze musisz wypić. Teraz już oficjalnie gratuluję. Luz zaliczony i no koncertowo mnie w tym filmie porobiłaś.